Pomysł założenia takiej miejskiej pasieki powstał dokładnie rok temu po zakończeniu projektu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Zadaniem Politechniki w tym projekcie było zaprojektowanie i wykonanie prototypów przyrządów, które umożliwiłyby monitorowanie dwóch najgroźniejszych chorób pszczół, warozy i zgnilca amerykańskiego. Przede wszystkim chcę tutaj podkreślić, że pasieka nigdy nie będzie wykorzystywana do produkcji miodu. Nie będziemy też wykorzystywali rodzin pszczelnych do badań związanych z ich zachowaniem, z ich biologią. Pasieka pszczelna dla nas jest pewnego rodzaju poligonem doświadczalnym z stanowiskiem badawczym, na którym będą testowane rozwiązania nowoczesnej gospodarki pasiecznej. Obecnie pasieka składa się z trzech uli, one są bardzo dobrze opomiarowane. W ulach znajdują się kamery, małe endoskopowe kamery, które pozwalają przyglądać się życiu pszczół na bieżąco. Na zewnątrz uli mamy kamery, które obserwują wylotki. Widzimy więc ruch pszczół. Obraz obu typów kamer jest streamingowany w czasie rzeczywistym na stronę pasieki. Każdy zainteresowany może przyjrzeć się pszczołom. Dla nas szokiem było odkrycie, że w środku nocy w ulu jest naprawdę jak w ulu. Monitorujemy również atmosferę wewnętrzną ula. Wewnątrz znajdują się przyrządy wieloczujnikowe, które służą do pomiaru temperatury, wilgotności oraz stężeń wybranych gazów. Wiemy więc na bieżąco, jak zmienia się atmosfera ula, jak zmieniają się warunki wewnątrz uli. Pasieka jest pod opieką pszczelarza. Co piątek przychodzimy tutaj wieczorem, przeglądamy rodziny, dokładamy ramki, jeśli istnieje taka potrzeba. Przede wszystkim patrzymy na to, jak pszczoły reagują na urządzenia pomiarowe. Pasieka powstała z inicjatywy Wydziału Inżynierii Środowiska, ale przy wydatnej pomocy Fundacji Ambasada Pszczół oraz Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego. Zapraszamy do odwiedzenia strony pasieki. Przyglądanie się pszczołom jest naprawdę intrygujące i wciągające.